Redakcja Arn.eu wspiera sklep Oleole, pani gier i technologii. Arn.eu. Są różne podejścia do oferowania klientom możliwości powrotu do nostalgicznych czasów młodości. Dawniej sprzedawano im produkowane tanim kosztem niskiej jakości kopie konsol z analogowymi wyjściami wideo. Potem Nintendo wyznaczyło nowy standard swoimi miniaturkami, balansującymi wyższą jakość produkcyjną przy zachowaniu znośnego pułapu cenowego. Ale są też firmy takie jak Koch Media, które ambitnie idą na całość, odrzucając klienta czysto dorywczego, skupiając się na produkcie z najwyższej półki dla użytkownika najbardziej wymagającego. I oto przed wami Capcom Home Arcade. System zbudowany z wysokiej jakości komponentów automatowych i przeznaczony dla najbardziej hardkorowych hardkorowców. Urządzenie będące hybrydą tzw. arcade sticka i konsoli plug and play wpinanej bezpośrednio do telewizora. W środku czeka na fanów 16 klasyków Capcomu z czasów świetności salonów gier. Cena 900 zł. Sprzęt zdecydowanie nie dla każdego i nie na każdą kieszeń, ale weterani automatów docenią to, co według producenta znajduje się w środku. Weźmy chociaż turniejowe gałki Sanwa JLF TP8YT i ciche przyciski OBSF tego samego producenta, które stanowią w retailu 20% ceny urządzenia. Jakość wykonania produktu robi zaskakująco dobre wrażenie, szczególnie gdy skontrastuje się go z kiczowatymi wizualizacjami dostępnymi w internecie czy na samym kartonie. W rzeczywistości podstawa wykonana jest z przypominającego gumę plastiku, na której szczycie spoczywa plastikowa osłona w kształcie logotypu firmy Capcom. Absolutnie szczerze, nie jestem zakochany w kształcie kontrolera, wygląda głupkowato, choć parę osób zwróciło uwagę, że fajnie by się prezentował na przykład powieszony na ścianie. Na żywca natomiast, pomijając kształt, rysuje się bardzo atrakcyjnie. Po samej jakości wykorzystanych materiałów widać, że jest to gadżet z wyższego przedziału cenowego. Obawiałem się trochę, że niestandardowe zawijasy na krawędziach będą przeszkadzały w wygodnym oparciu rąk, ale nic takiego nie ma miejsca. Zaokrąglone krawędzie nie pozwalają wrzynać się plastikowi w skórę. Grać możemy kładąc gadżet na stole, wtedy ślizganiu zapobiega się gumowa powierzchnia spodu, albo kładąc go sobie na kolanach. Tak graliśmy całkiem wygodnie w konfiguracji jedno- i dwuosobowej. Aby zacząć zabawę, wystarczy podpiąć się kablem USB do zasilania i tu niespodzianka, w zestawie wyjątkowo jest nie tylko przewód, ale i zasilacz i drugim przewodem, również dołączonym do zestawu, wpiąć się do portu HDMI telewizora. Nie mamy żadnych zastrzeżeń do jakości zabawy w kontekście czysto mechanicznym. Miękkie, ciche przyciski i wysokiej klasy gałki są fantastyczne i mamy zero negatywnych komentarzy w tej kwestii. Niestety, nie znaleźliśmy sposobu, by podpiąć Home Arcade do komputera w celu wykorzystania go jako zwykły kontroler. Jeśli jest taka opcja, to nie opisano jej w instrukcji, ale kto wie, może hakerzy znajdą sposób na obejście tego ograniczenia, tym bardziej, że sprzęt wyposażony jest w drugi, serwisowy port USB, który nadałby się do tego celu idealnie. To chyba największa wada urządzenia. Podwójny, wysokiej klasy panel automatowy za 900 zł to niewygórowana cena sama w sobie i pozbawienie go tej funkcjonalności to naszym zdaniem spory błąd. Gorzej od warstwy sprzętowej wypada też wbudowany w system oprogramowanie. Wybór gier jest naprawdę dobry, a tytuły takie jak gorąco przyjęte Alien vs Predator czy Capcom Sports Club jeszcze chyba nigdy wcześniej nie były dostępne w sprzedaży poza automatami. Nie są to też systemy proste w emulacji. CPS 1 i CPS 2 to sprzęt wymagający więcej mocy niż klasyczne NES-y i SNES-y i mimo braku możliwości bezpośredniego porównania ich działania z oryginałami, wydają się działać świetnie i bez żadnych niespodziewanych ścinek, za wyjątkiem rzadkiego błędu, gdy pojedyncze gry uruchamiały się bez audio. Szybki restart naprawiał problem. I przepraszam, że nie mamy w biurze 16 automatów do testów, ale dajecie nam za mało forsy na Patronite, więc proszę to naprawić. Jest za to dość surowo w kwestii opcji, ale możemy wybrać, czy obraz ma być rozciągnięty do 16:9, czy prezentowany w oryginalnym 4:3 i co ciekawe, urządzenie wyświetla obraz w natywnym 1080p, a nie 720p, jak większość systemów zintegrowanych tej kategorii. Szkoda, że nie pokuszono się o filtry emulujące CRT, dostępny jest jedynie opcjonalny wygładzacz. We'll be right back.
Więc to, co konsola ma robić dobrze, robi nieźle. Tylko że opakowana jest w kiepskie menu. Choć przyjemne wizualnie, logotypy gier są duże i ładnie odtworzone dla wysokich rozdzielczości, to brakuje mu profesjonalizmu, jakiego spodziewalibyśmy się po produkcie w tej cenie. Na przykład konsola startuje aż 30 sekund i byłoby to do przetrawienia, gdyby działo się raz. Ale po odpaleniu gry opcja powrotu do menu nie wraca do menu, tylko wyłącza i włącza ponownie cały sprzęt, co zmusza nas do czekania kolejnych 30 sekund na pełen restart gadżetu. Co więcej, urządzenie ma funkcjonalność łączenia się z siecią z pomocą zintegrowanego modułu Wi-Fi, który nie chce działać. Na streamie i poza nim próbowaliśmy bezskutecznie połączyć się z 4 różnymi sieciami generowanymi przez 3 różne urządzenia. Z zerowym skutkiem i bez żadnego komunikatu błędu. Po drodze ustaliliśmy, że konsola nie widzi w ogóle sieci 5G i nie podłączy się do żadnej, która ma w nazwie na przykład spację. Gdy raz udało nam się stworzyć sieć o nazwie Cusack i haśle 123, 123, 123, jednorazowo nawiązaliśmy połączenie, które zerwane zostało w mniej niż kilka sekund i potem sieć kompletnie zniknęła z listy, uniemożliwiając dalsze próby. Nie jest to problem znaczący. Wi-Fi używane jest wyłącznie do aktualizowania oprogramowania, czego siłą rzeczy nie mogliśmy zrobić, oraz do wysyłania swoich wyników do sieciowych leaderboardsów. Nic, za czym mielibyśmy szczególnie płakać. I sprawdziliśmy, nie jest to wina felernego egzemplarza. John Lineman z Eurogamera wskazywał na ten sam problem. Poza tym małym mankamentem natomiast jest to system naprawdę fantastyczny i jedyne, czego brakowało mi tu bardzo z czasów automatowych, to kultowe Cadillacs and Dinosaurs, które nigdy nie pojawiło się oficjalnie na żadnym systemie od swojej automatowej premiery w 1993 roku. Ogólnie więcej gier byłoby dobrą opcją. 16 tytułów, nawet jeśli są to pozycje bardzo dobre, to wybór dość skromny. Graczy, którzy chcieliby pograć turniejowo, zasmucę również, że ponieważ jest to niekineskopowe urządzenie HDMI, oparte o system na chipie, zawsze będzie wykazywać się minimalnie większą latencją względem dawnych systemów analogowych. Dla nas, laików, było to opóźnienie niezauważalne, ale na poziomie max hardcore może to robić różnicę. I ostatecznie wyszliśmy z testów urządzenia ze sporym rogalem na twarzy, bo pomijając szereg elementów niedoszlifowanych, Home Arcade wzorowo realizuje swoją misję cofnięcia graczy do czasów automatowych. Największą wadą pozostaje dla nas brak sposobu na podpięcie pada do komputera i większy wybór gier. Wtedy byłaby to oczywista rekomendacja ze znakiem jakości, ale nawet bez tej oczywistej funkcji produkt Koch Media pozostaje gadżetem wartym rozważenia dla graczy ze sporo większym budżetem i miłością do czasów salonów gier.